Sponsorem odcinka jest Letyshops. Moi drodzy, jest mi was niezmiernie miło powitać w kolejnej jesiennej edycji najbardziej opłacalnych, używanych kart graficznych, tym razem na rok 2022. Tak, ja wiem, że jeszcze majaczy, końcówka wakacji, natomiast no miejmy już na uwadze, że zaraz będzie wrzesień i nie ma też moim zdaniem sensu czekać dłużej, tym bardziej, że prawdopodobnym jest, że ceny będą też powolutku się zmieniać, więc póki jeszcze są w miarę przystępne, to stwierdziłem, że może ktoś z was na końcówce wakacji, czy właściwie u początku nowego roku szkolnego, no skusi się na przykładowo zakup jakiejś karty graficznej, temu tym bardziej warto ten temat omówić, gdyż będzie on coraz bardziej gorętszy, czym dalej oczywiście w las. Oczywiście cały poradnik dotyczący tego, jak kupić używaną kartę graficzną, czym się w ogóle kierować przy zakupie, o co chodzi z tymi cenami, z wyceną, z ogólnie tym, czym się dana karta graficzna różni jedna od drugiej, to wszystko znajdziecie na portalu Geeks. Link jest oczywiście przypięty w opisie tego filmu, ewentualnie też w komentarzu, albo ewentualnie tu i tu. I bardzo bym was zachęcał do pozostawienia tutaj serduszka, jeżeli się świeci na biało, jeżeli na czerwono, to wiadomo, że już serduszko jest. Jeżeli na biało, to kliknijcie proszę, bo to jest taka nasza coedycyjna aktualizacja ilości polubień. Fajnie by było dobić może w tej edycji już do 1000. No i koniecznie sobie wszystko przeczytajcie, bo tu jest dużo merytorycznej wiedzy i nie będziecie musieli później pytać już w komentarzach pod tym filmem: ej mordo, ale karta ta czy ta, tylko właściwie tutaj wszystko jest zapisane, więc wszystko powinniście wiedzieć. Więc nie przeciągajmy i omówmy sobie właśnie te oferty, które warto rozważyć, jeżeli chodzi o zakup używanego GPU. W tej edycji tegorocznej zacząłem już od kwoty 100 zł, ponieważ stwierdziłem, że fajnie jest troszeczkę większe spektrum tych kart graficznych, jeżeli tylko i wyłącznie to rynek pozwala, a tak się akurat składa, że jakieś tam modele za stówkę nawet da się w tym momencie kupić. Oczywiście, czy warto, czy nie warto, to jest kwestia dyskusyjna i tak jak napisałem, to są karty graficzne, które w czasach swojej świetności potrafiły uruchomić każdą lub prawie każdą grę na wysokich detalach, ale miejmy na uwadze, że że czasy świetności to był rok 2010, 11, tutaj nawet właściwie 9, więc 12 lat temu, nawet ponad 12 lat temu. Także w chwili obecnej to są takie bardziej wyświetlacze pulpitu niż karty graficzne, ale jakieś tam powiedzmy LOL, jakiś tam Valorant na tym odpali i co najważniejsze, najlepiej traktować je jako karty na przeczekanie. Czyli coś, co kupujecie na przykład w zamian za integrę, którą macie w procesorze, bądź w ogóle brak tej integry, przykładowo kupując komputer z procesorem Ryzen. A jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy i oszczędzanie na tym, to szybkie info od sponsora dzisiejszego odcinka, którym to jest Letyshops. A Letyshops to usługa cashback, która pozwala na realne oszczędzanie na zakupach w internecie. Jak to działa? Letyshops poleca zakup u konkretnych sprzedawców i dzięki temu otrzymuje prowizję, którą to z kolei dzieli się z wami. Dlatego warto sprawdzać bieżące promocje, jak choćby tą obecną, gdzie po aktywowaniu gorącego cashbacku na Allegro macie zwrot do 8,7% z waszych zakupów. Nieważne, czy planujecie zakup używanej czy nowej karty graficznej, prowizja i tak do was trafi. Jeśli interesują was zakupy w innych sklepach, to pełna lista jest na stronie Lety, a do wyboru macie ich już prawie 3000. Warto również zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która będzie wam pokazywała, czy dana strona cashback obsługuje, czy też nie. Zarejestrujcie się z linka w opisie tego filmu i zacznijcie oszczędzać, bo na oszczędzanie nigdy nie jest za późno. A teraz wracamy do treści właściwej tego materiału, czyli do m.in. kart graficznych za 200 zł, bo i taka kategoria się pojawiła. I tu muszę nadmienić i powiedzieć, że ogólnie te przedziały cenowe 100, 200, 300 są bardzo płynne. Tylko że o tyle, o ile nie dałbym absolutnie więcej niż 100 za te karty, tak tutaj czy dałbym 200, czy może troszeczkę więcej, to już zależy od wielu czynników. Jednym może być aspekt kolekcjonerski, czyli na przykład karta wygląda jak nówka, jest z pełnym zestawem akcesoriów, pudełkiem, no nie wiem, innymi tam rzeczami i to można traktować właśnie ten zakup na dwa sposoby. Albo coś, co kupujecie już trochę bardziej kolekcjonersko, albo coś, co jeszcze traktujecie pod kątem najniższej możliwej ceny zakupu, jako właśnie karta przejściowa, żeby sobie pograć no, przez jakiś tam dany moment, póki nie nazbieracie czy zarobicie na po prostu lepszą, wydajniejszą, nowszą kartę graficzną. Bo tak jak powiedziałem, z uwagi na wiek tych modeli trzeba przyjąć, że niestety mogą te karty graficzne się sypać. Gdybyście mieli w kieszeni 300 zł na zakup GPU,
no to możecie wybierać spośród na przykład Radeona HD7950 czy chociażby RX-a 550. I tutaj to jest najlepszy przykład na to, jak te kategorie cenowe są niejednokrotnie skrajne, bo o tyle o ile HD7950, którym notabene jest tym samym co 7970, tylko z innym BIOSem, o czym też warto pamiętać, jest kartą, która jest stara, jest dosyć ciepła, natomiast jest na poziomie wydajności mniej więcej GTX-a 1050 Titanium. Z kolei RX 550 w wersji 2-gigowej, co ważne, jest kartą bardzo mocno przeciętną i plasuje się wydajnością nawet poniżej 750 Titanium. W sensie GeForce'a, no. A wersja 4-gigowa jest tylko ciut lepsza niż 750 Titanium. Dlatego, jeżeli chodzi o opłacalność tych kart, to jest druga sprawa po właśnie cenie ich zakupu. Czyli ten poradnik traktujcie jako karty, które się opłacają, ale też w konkretnym kontekście, tak to ujmę. Bo przykładowo, jeżeli macie kiepski zasilacz, w sensie, który ma mało mocy, ale potrzebujecie odświeżyć właśnie moc waszego GPU, no to RX 550 będzie dobrym wyborem, ale jeżeli na przykład posiadacie już zasilacz o dużo wyższej mocy, który spokojnie pociągnie Radeona HD7950, no to wiadomo, że ten starszy HD-ek no zje tego RX-a na śniadanie, o czym trzeba pamiętać, więc tutaj ważny jest też kontekst doboru tych kart graficznych, ale chciałem w tej edycji wymienić jakby więcej modeli, żebyście mieli też po prostu większy wybór niż tylko tam po dwie, po trzy karty na daną kategorię. Niemniej i tak uważam, że akurat w cenie 300 zł najbardziej opłacałoby się szukać 950, nawet może 960, no i oczywiście 1050, bo to są karty, które są relatywnie chłodne, ciche, wydajne i nie biorą dużo prądu. Gdybyście mieli jednak 500 zł, no to możecie wybrać z dużej puli kart Radeon RX, bo i 470 i 570 w tym budżecie kupicie, a nawet wrzucałem wczoraj, czy przedwczoraj posta na grupę, czyli na grupę, sorry, na sociale, że dalej żyjemy poniekąd w 2017 roku i dostałem oczywiście ochrzan, że no tak, śmieję się, a przecież karta pod tytułem RX 470 jest dalej spoko kartą, więc czego się czepiam? Nie czepiam się, tylko śmieję się z tego, że takie koło zatoczyliśmy, że 5 lat później dalej kupujemy bardzo chętnie karty, które powinny już być starymi dziadkami. No dobra, ale do rzeczy. Te karty, w sensie te RX-y, też teraz występują w dużych ilościach jako karty pokoparkowe i można takie karty kupić dużo taniej, dużo poniżej kwoty 500 zł. No i czy takie karty warto kupować? Powiem wam tak. Kupiłem taką kartę mojemu kumplowi Maćkowi. Film w ogóle z jego nowym komputerem jest tutaj. I warto sobie ten film obejrzeć, bo bardzo jest fajny i się postarałem i w ogóle. Polecam go zobaczyć, bo to jest kontynuacja jakby serii z kartami po koparce. Karta ostatnia, którą mu kupiłem, notabene właśnie RX 470, wytrzymał prawie 4 lata. A w koparce też siedział przez tam rok czy dwa. Więc łącznie karta, która pracowała 4 czy 5 lat, nie padła, natomiast to już wina prawdopodobnie chyba samego brandu, w sensie chodzi mi o Radeona. Notoryczne problemy ze sterownikami. I to bardzo często się pojawiające problemy z tymi sterownikami, więc warto sobie na odcinek obejrzeć, żeby zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc problemy ze sterownikami. Natomiast wydajność, no, bardzo wysoka i tego nie będę odmawiał, więc gdybyście mieli okazję kupić kartę, nawet po koparce, ale w fajnym stanie, za około 350 zł, a się nie boicie tego, że będzie wam wywalało cyklicznie sterowniki lub może się tak dziać, bo też nie mówię, że na pewno tak będzie, no to warto kupić. 800 zł. I tu jest dosyć duża dziura, bo pomiędzy 500 a 800 tak naprawdę można wyrwać pośrednio dużo z tych modeli, które są właśnie wymienione jako do 800 zł. Ale kwestia kluczowa. Do 800 zł. Co oznacza w praktyce, że to mogą być oczywiście ceny niższe. Czyli wszystko ponad 500, a do 800. No i tak bym właśnie szukał, bo przykładowo za RX-a 580 nie dałbym 800 zł, ale już 550-600 pewnie bym fajnej edycji dał. Jeżeli chodzi o Nvidię, to GTX 980 czy, no właśnie, czy tak skrajnie, 660 Titanium bądź Super, bo też można różne wersje tej karty dopaść. Zawsze podpowiadam tą samą logikę przy wyborze karty. Jeżeli starszy model, to w najniższej możliwej cenie. Jeżeli nowszy model, no to z kolei w najlepszej możliwej edycji, którą można w tej cenie dorwać. Więc gdyby były w tej samej cenie, przykładowo 750 zł, 660 i 980,
wiadomo, że nowsza karta. Po pierwsze dlatego, że będzie żywotniejsza, po drugie dlatego, że jest chłodniejsza, prawdopodobnie też cisza, no wiadomo, wszystko zależy też od edycji, ale tak się można domyśleć. Jeżeli macie 1000 zł, tutaj tak trochę od niechcenia, ale wstawiłem 5500 XT i 6500 XT, ale tak naprawdę to bardziej chodziło mi o karty nowe, ewentualnie takie, wiecie, kupione miesiąc temu, poużywane 2 tygodnie i wracające na rynek, bo realna cena tych kart powinna być, nie wiem, właśnie 800 zł tak naprawdę, no ale wiadomo, że za 800 ich raczej nie kupicie, więc wrzuciłem je raczej do tej półki 1000 zł z nadzieją, że może je znajdziecie na Allegro czy gdzieś tam jakimś innym OLX-ie za maksymalnie 800, nie wiem, 820, coś takiego. Ale już jeżeli macie przykładowo te 800, 850, 900, to bardzo warto się rozglądać za 1080 czy tańszymi wersjami 2060, którą za tysiaka akurat widzę dość często na Allegro, więc myślę, że i na jakimś OLX-ie bardziej lokalnie od kogoś poniżej 1000 taką kartę będziecie w stanie kupić, chociaż raczej bez dopiska super niż z dopiskiem super. No i właśnie, mając ponad 1000 zł, pojawia się dylemat, czy karta nowa, czy karta używana. I znowu się odwołam do przykładu. Karta nowa, jeżeli będzie wam żal tych pieniędzy, no bo wiadomo, że kupowanie w tym momencie 2, 3, 4-letniej, 5-letniej nawet karty używanej za ponad 1000 zł, czy nawet za ponad 1300, 400, 500, no to jest duże ryzyko, że tą kasę stracicie. Więc jeżeli wam zależy na wydajności, bierzcie śmiało, ale z tyłu głowy trzeba mieć, że jak to walnie, to nikt wam z tych pieniędzy nie odda. I tu właściwie tylko dwa sensowne modele, albo RTX 2070 Super, albo GTX 1080 Titanium. Wiadomo, że RTX lepiej, bo DLSS i inne featurey, bajery, ray tracing, natomiast powiedzmy fajnej edycji 1080 Titanium dalej w grach bez ray tracingu będzie radziła sobie fantastycznie. No i jeżeli chodzi o kwotę do 1800 zł, tu bardziej polecam ten budżet już dla poszukiwaczy okazji. No i tu wpisałem tak dosyć jednoznacznie RTX 3060, ewentualnie wersja Super, choć Super raczej to nie do wyrwania, bardziej zwykła 3060, ale te oferty na rynku kart używanych są i pozostawiam je naprawdę pod rozważenie, bo nowa karta w tym momencie w sklepie kosztuje jakieś niecałe 2000, a w związku z tym, że premiera tych kart była no chyba nie dalej niż 2 lata temu, z tego co pamiętam, nawet 1,5 roku temu, to będzie się rzeczy karta graficzna dalej z gwarancją, więc jedynie jakby co tracicie na zakupie takiej karty, no to okres gwarancji. Ale jeżeli chodzi o wydajność i cenę, czym bardziej poniżej 1800 zł, tym oczywiście lepiej. I to by było, moi drodzy, w sumie tyle. Pamiętajcie, że kupując te karty na Allegro, również jako nowe, czy w ogóle kupując nowe karty graficzne na Allegro, macie cashback, więc warto szukać przykładowo ofert w Wixcomie, nowych kart graficznych, ale wystawionych na Allegro, bo dzięki temu zaoszczędzicie tych parę procent, nie musząc prosić się w samym Wixcomie przykładowo o rabat czy o promocję, a linki do rejestracji właśnie w Reality Shops macie pod, w sensie w opisie tego filmu. Tyle, moi drodzy, ode mnie, zachęcam was do komentowania też tego posta, możecie go komentować tutaj, są komentarze, chyba się nie trzeba nawet rejestrować, ewentualnie macie jakieś pytania do mnie, to zadajcie je mailowo. Nie odpisuję na Facebooku, nie odpisuję na Instagramie, nie odpisuję nigdzie indziej, tylko odpisuję na maile, więc jeżeli coś, kontakt mailowy jest również w opisie, a ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie.